baśniowa kraina braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grimm. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! Królewna Śnieżka. Żartuje. Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba. O, jak tu uroczo, jakie piękne miejsce. Sam raz na mały piknik, prawda? O! Hej, uważaj, trzymaj się. O! Przynajmniej raz mieliśmy miękkie lądowanie. Wybacz, Śnieżko, nie chciałem tego zrobić naprawdę. Proszę, uwierz mi. Ty chciałeś mnie... Nie jesteś moim przyjacielem? Jestem. To twoja macocha królowa kazała mi to zrobić. A gdybym odmówił, czekałby mnie stryczek. Musisz uciekać, słyszysz mnie? Szybko, uciekaj i nigdy tu nie wracaj. Ale dokąd? Ona wszędzie mnie znajdzie. Słyszysz, Koko? Wymyśl coś. Trzeba jej pomóc. Dobrze, dobrze, zaraz coś wymyślę. Hej, a może przekonać królową, że królewna Śnieżka już nie żyje? Ale jak? Obiecałem przynieść królowej dowód. I jaki dowód? Serce. Serce Śnieżki. Jakie to okropne. Och, co za bezwzględna, okrutna. Już wiem, to może być inne serce, prawda? Na przykład jakiegoś małego zwierzęcia. Tak. To ją całkowicie przekona. O, wybacz mi, Śnieżko, że zgodziłem się spełnić rozkaz królowej. Już ci wybaczyłam. Ale proszę, uciekaj. Szybko. Dobrze. Wam obu też dziękuję. Do widzenia. O, jak ona sobie poradzi? Sama w lesie, bez jedzenia. Sama? Kto mówi, że będzie sama? Chodźmy. Jasne. Chodźmy, Koko. Śnieżko, poczekaj! Śnieżko, idziemy z tobą! Gdyby nie wy dwaj... To był drobiazg! Dziękuję. Kim jesteście? Jestem Jojo, największy poszukiwacz przygód od czasów, cóż, wszechczasów. Pozwól, że teraz ja się przedstawię. Koko, doktor Koko, uczony, filozof i wirtuoz gry na... Tak, Koko, ale może dopuścimy damę do głosu. Mam na imię Śnieżka i jestem królewną. Królewna? Cóż, bardzo nam miło. Gdy umarła moja mama, ojciec ponownie się ożenił z próżną, okrutną kobietą. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Tyś jest najpiękniejsza, królowo. Zrobiłeś, jak ci rozkazałam? O, doskonale. Jestem znowu najpiękniejsza w całym świecie. No, czemu tu sterczysz? Zejdź mi z oczu. Tak jest, pani. Oh,
Młody książę prosi o audiencję. Młody i przystojny książę, mam nadzieję. Niech wejdzie. Witaj, pani. Wiele słyszałem o niezwykłej urodzie twej pasierbicy. Jej skóra jasna jak śnieg, jej usta czerwone jak wino, jej włosy czarne jak heban. Doprawdy musi być najpiękniejsza na świecie i dlatego przyszedłem prosić cię o jej rękę. Tak, ona była najpiękniejsza na świecie, to prawda, ale... Ale co? Nie rozumiem. Usiądź. Przybyłeś za późno. Cały dwór pogrążony jest w żałobie. Bo królewna Śnieżka, och, to okropne. Wczoraj poszła na spacer do lasu i dzikie zwierzęta rozszarpały ją na strzępy. Nie, nie, powiedz, że to nieprawda. Och, drogie kochane dziecko, była dla mnie wszystkim. Pani, to okropne. Wybacz, ale muszę już... Nie, zostań. Dotrzymaj mi towarzystwa, pociesz przez chwilę samotną i piękną wdowę. Wybacz, trudny to czas dla ciebie, ale nie mogę dłużej zostać. Przyjmij moje kondolencje, pani. Do widzenia. Psst! Królewna Śnieżka żyje. Sam zaprowadziłem ją do lasu. Królowa chciała, żebym zabił Śnieżkę. Wtedy ona byłaby najpiękniejsza na świecie. Co? Muszę ją znaleźć. Chodźmy. Co ten młokos sobie wyobraża? Mógł spędzić wieczór z najpiękniejszą kobietą na świecie. Och, a może nie? Zwierciadełko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Tyś, królowo, piękna jak gwiazda na niebie, ale twoja pasierbica piękniejsza od ciebie. Co ty mówisz? Śnieżka nie żyje. W tej szkatułce mam jej serce. Tak? Zobacz sama. Nie, to niemożliwe. Oszukali cię, widzisz? Och! To tak? Nie możesz tego zrobić. Jeśli mnie zabijesz, to będzie koniec twojej magicznej mocy. Ach! Straże! Królewna Śnieżka wciąż żyje. Znajdźcie ją i przyprowadźcie do mnie. Patrzcie, o tam. Chyba coś znaleźliśmy. Co? Co to? Jest tam kto? Hej, to wygląda smakowicie. Umieram z głodu. Świeży chlebek. Koko! Hej, Jojo, nie jedz tego! To nie jest twoje! Gospodarze chyba nam wybaczą. W końcu błąkamy się po lesie. O, czekaj, nie możesz. A zresztą. Pyszności. Spójrzcie na te łóżeczka. Jakie małe. W sam raz dla mnie. Ciekawe, kto tu mieszka? Chyba dzieci. Koniec na dziś! Idziemy do domu! Hurra, nareszcie! Wszyscy są!
Naprzód! Chcemy kopać przez całe dnie. Nasza praca wciąż w kopalni wre. Kopmy gruz, bo tam pod ziemią dusi diamentów blask. Chodźmy kopać przez cały czas. Co? Ktoś nas tu odwiedził. Nieproszony gość. Pewnie wciąż tu jest. Ja stąd idę. Nigdzie nie idziesz. Zostaniesz tutaj. Hej! Psst! Hej, wstawajcie! Koniec drzemki! Kim jesteście? Bandytami? Złodziejami? Nie, zapewniam cię, nie jesteśmy złodziejami, lecz uciekinierami. To jest królewna Śnieżka. Pomagamy jej uciec przed macochą. To ty jesteś królewna Śnieżka? Ta sławna królewna? Tak, moja macocha próbowała mnie zabić. Zabić? Ojej! To okropne. Biedna dziewczyna. Na szczęście moi mali przyjaciele uratowali mnie. Nie będziecie się złościć, jeśli zostaniemy tu jakiś czas? Nie, a skąd? Kobieta w domu? To tylko kłopoty. Przecież jej nie wyrzucisz. Tym lele się na pewno zginie. Co robimy? Jak myślisz? Niech zostanie. Zgoda. A więc dobrze, niech zostanie. Znalazłem ją. Wiem, gdzie jest królewna Śnieżka. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w chatce siedmiu karzełków. O, tym razem sama wszystkiego dopilnuję. I co ty na to, Koko? To coś dla nas. Praca w kopalni złota. Jak prawdziwi poszukiwacze przygód. Uwaga, drużyno. Wszyscy gotowi? Naprzód marsz! Miłego dnia. Do wieczora. To tutaj, książę. Na tej ścieżce widziałem ją ostatni raz. Pomożesz mi ją odnaleźć? Do usług, wasza wysokość. Dobrze, ruszajmy. Kiedy dokopiemy się do sztabek złota? Nie znajdziesz tu sztabek złota, Jojo. Wykopujesz złoto, potem je topisz i dopiero wtedy otrzymujesz sztabki. Przepraszam. Taki jestem zmęczony. Jeszcze nigdy nie byłem tak wykończony. Co to? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Zobaczcie, jaki pachnący kwiatek. Co wam mówiłem? Nic, tylko kłopoty. Coś tu za cicho. Gdzie królewna Śnieżka? Może coś jej się stało? Nie ma jej! Śnieżko! Śnieżko! O, jest tutaj! Znalazłem ją! Cicho! Chwileczkę. Ona nie oddycha.
chyba zemdlała. Śnieżko, odezwij się. Szybko, rozetnij jej gorset. Tak, chyba dochodzi do siebie. Co się z tobą dzieje, Śnieżko? Rano przechodziła tędy taka miła staruszka. Zatrzymała się i dała mi prezent, ten gorset. Potem, kiedy odeszła, przymierzyłam go, a on zaczął się kurczyć. Jak to? Gorset nie może się tak po prostu sam kurczyć. Chyba, że jest zaczarowany. Myślisz, że to królowa? Pewnie się dowiedziała, że Śnieżka wciąż żyje. Tak na to wygląda. Musimy wybrać kogoś, kto jutro zostanie z nią w domu. Zgłaszamy się na ochotnika, prawda, Koko? Co? Dziękuję, jesteście naprawdę odważni. No, nie wiem. Zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Nadal królewna Śnieżka. Nie udało ci się. Przyszły jakieś karzełki i rozcięły jej gorset. Ach, ty! Nie, nie rób tego. Pamiętasz, co ci powiedziałem? Dobrze, dobrze. Czekaj tylko, Śnieżko. Tym razem na pewno już ci się nie uda. Dobrze. Teraz jest o wiele ładniej. A ty co robisz, Koko? Widzisz, badam minerały przyniesione z kopalni. To bardzo rzadkie okazje. Co ty wyprawiasz? Ojej, jakie błyszczące. Tak, a najciekawiej jest obserwować, jak się zmieniają, gdy patrzysz na nie pod różnym kątem. Zaczekaj, pomogę ci, babciu. Ten wózek pewnie jest ciężki. Tak. Dziękuję, moja droga. Jesteś bardzo miła. Taka grzeczna, uczynna panienka. Och, to drobiazg. Dobrze, że cię zauważyłam. Masz dobre serce. Tak, dam ci upominek. To do twoich pięknych, czarnych włosów. Och, nie. Naprawdę nie mogę. To dla ciebie. Żegnaj, piękna panienko. Spójrz, jak te kolory zmieniają się w słońcu. Koko, gdzie królewna Śnieżka? Śnieżko! O nie, nie! Co się stało? Śnieżko, nie zasypiaj, nie zasypiaj, proszę. Obudź się. Gdzie jestem? Co się stało? Zemdlałaś. Ja widziałam chyba jakąś staruszkę i wózek, pomogłam jej, a ona dała mi ten grzebień. Ten grzebień, ciekawe. Co tu się dzieje? To wszystko bardzo mi się nie podoba. Mnie też nie. Najpierw gorset, który sam się kurczył i omal jej nie udusił. Potem znowu ten grzebień. Doprowadził ją do omdlenia. Przykro. To się stało tak szybko. Trudno, ale jutro nie spuszczajcie jej z oczu nawet na moment. Goliat zostanie tak tu z wami. Jest. Pewnie, że zostanę. Posłuchaj, Śnieżko, dziś przez cały dzień nie spuścimy cię z oka. Nawet na jedną maleńką chwilę. Przepraszam, że przeszkadzam. Zabłądziłam w lesie. Chodzę po okolicy od wielu godzin. Czy będziesz tak dobra i wskażesz mi drogę do... Oczywiście. Ta ścieżka cię zaprowadzi. Przejdziesz koło starego dębu, następnie skręcisz w lewo i po godzinie będziesz we wsi. Och, dziękuję ci, moje drogie, kochane dziecko. Proszę, masz tu jabłuszko. Ja to wezmę, jeśli pozwolisz. Wygląda apetycznie. A jeśli jest zatrute? Pozwólcie, ja spróbuję pierwszy. Ale nie boisz się, że się otrujesz, Koko? Taki stary mul książkowy? Nie, najwyżej rozboli mnie żołądek. No,
Jak się czujesz? Smakuje nieźle. Nie, nie, myślę, że jest całkiem bezpieczne. O, jak pachnie. Pyszne, ale... Śnieżko! 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 Spójrzcie! O nie, to straszne! Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. Dlaczego nie ugryzłem z tej drugiej strony? Słyszysz? Co to? Wielkie nieba! To właśnie ona, panie! Królewna Śnieżka! Ach, to niemożliwe. Jej skóra jasna jak śnieg. Jej wargi czerwone jak wino. Jej włosy czarne jak chleba. Próbowaliśmy ją uchronić. Czy pozwolicie mi zabrać ją do mojego zamku? Pójdziemy z tobą. Co? Tylko nie mów, że znowu mi nie wyszło. Cóż, zobacz sama, królowo. Nareszcie! Wygrałam! W końcu się jej pozbyłam. A teraz, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Tyś, królowo, piękna jak gwiazda na niebie, ale pasierbica piękniejsza od ciebie. Co? Chcesz zobaczyć? O, zapomniałaś, że... To niesamowite, Koko, patrz! Ona żyje! Słuchajcie, królewna Śnieżka żyje! Naprawdę żyje! Żyje? Niemożliwe! A jednak to prawda. Moja królewno! Patrzcie, wstała! To prawdziwy cud! Co za radość! Zobaczcie, ona nie połknęła tego kęsa! I trucizna straciła... jak to powiedzieć, Jojo? Swoją moc? Trucizna straciła swoją moc! Opowiem ci pewną historię. Historię o młodym księciu, który bardzo długo szukał ukochanej królewny. Czy dobrze się kończy? Chodźmy. Zapraszam was do zamku. Uczcimy ten wspaniały dzień. Doskonale. A kiedy skończymy, możecie dalej pracować z nami w kopalni. Tak, królewna Śnieżka i dziewięciu karzełków. Nie, Koko, zrób coś, tylko nie w kopalni. Proszę, wybaczcie, kochani, już czas na nas. O, szkoda. Czekają na nas następne przygody. Tak. Simsa, simsala. Simsala Grim. Dziękujemy! Do zobaczenia! Do widzenia! Dziękujemy! Do widzenia! I powodzenia! A młodzi żyli długo i szczęśliwie.